Pani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie kosmetyczny. Mianowicie chcę tu dotknąć takich kosmetycznych tematów, o których właściwie rozmawiam codziennie z klientami. I chciałabym też jakby tu eksplorować ten temat, bo to jest fajny temat i bardzo często szukamy właśnie podkładów. Nie wiemy, jaki podkład wybrać. A też chciałabym tutaj jakby pokazać Wam wybór podkładów Estee Lauder, które są bardzo popularne, w związku z tym, że ja pracuję dla Estee Lauder, to chciałam zrobić taki ABC podkładów tutaj, które, dla kogo, jaka konsystencja itd. itp. Mam nadzieję, że te, które szukają i jeszcze nie znalazły swojego Holy Grail i wśród podkładów zostaną ze mną. W intro dzisiejszy odcinek będzie o podkładach. Ja sobie założyłam, że chciałabym taki zrobić w związku z moją pracą, z tym co robię na co dzień, o podkładach, czyli takie ABC Foundations. No, myślałam, żeby zrobić po angielsku. Być może zrobię po angielsku na moim drugim kanale, który jest, bo czasem fajnie rozwinąć się też na innych platformach. I w związku z tym, że podkłady Estee Lauder są bardzo popularne i dużo osób szuka właśnie takich dobrych, sprawdzonych review, to czemu nie? No ale dzisiaj nie przedłużając, zostańcie ze mną. Ja Wam pokażę cztery tutaj podkłady Estee Lauder, które są najczęściej kupowane. Jedne z ikonicznym podkładem, a mowa tu o Double Wear. Dla kogo, czemu używać? I zgromadziłam tu cztery podkłady, które są teraz na rynku z Estee Lauder i pokażę Wam, które czym się je, jak używać i dla kogo. Pierwszym tutaj podkładem oczywiście jest Double Wear Stay in Place Makeup z SPF 10. On, słuchajcie, ja wiem, że on zbiera dobre recenzje, ale zbiera też złe recenzje. Dlaczego? On jest podkładem bardzo treściwym. Słuchajcie, ja go tak sobie szybko tu nałożę. Za dużo nakładać, słuchajcie. On jest, zobaczcie, taki elastyczny, plastyczny i bardzo konkretny, kryjący. Oczywiście możemy go modulować i kombinować z nim. Generalnie daje taką poświatę matującą i taki to jest podkład. To jest podkład, ja mówię do wszystkich moich klientek, jeżeli macie problem z cerą, naprawdę chcecie tak koniecznie zatuszować, ale przy tym też leczycie tą cerę, to czemu nie czasem nie użyć tego podkładu? Ja polecam ten podkład, jeżeli chcecie naprawdę zakryć wszystkie niedoskonałości, aczkolwiek zdarza się, że niektóre osoby mają tak problematyczną cerę, że nie da się niestety podkład. Ten podkład się nie sprawdzi, bo nie pokryje wszystkiego. No ale mamy też Double Wear Maximum Wear, który właściwie, Maximum Cover, przepraszam, który daje pokryć i takie konkretne rzeczy jak tatuaże, czy nawet jak mamy scars, to on pokryje. No ale ja go nie mam w swoim użytkowaniu i nie używam, nie potrzebuję takiego. Skupiając się właśnie na tym Double Wear, który stworzony był właśnie z myślą o kobietach, żeby dodać im confidence, czyli takiej pewności siebie, żeby one w każdej sytuacji, czy idą po nową pracę, czy nie wiem, na randkę, wyglądały super. No i chodziło o to, żeby ten podkład nie był transferowany na ubrania nigdzie indziej. Słuchajcie, ten podkład zostaje, ja mówię klientkom, że możecie w nim pływać, bo on jest kontrolujący, matujący, więc kontroluje tutaj tą połać taką tłustości. Jest, słuchajcie, czy się pocimy, czy nie, on zostaje w miejscu. Nie mamy takich jakichś plam, zacieków. Jest to podkład, który jest, czy się pocimy, czy jest gorąco, czy pada deszcz, on nigdy się nigdzie nie przeniesie. Jeżeli już go położymy na twarz, to jest to taka tapeta. Ale ja Wam powiem, ja nigdy nie lubiłam tego podkładu, a teraz go używam i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Są sytuacje, kiedy naprawdę chcemy wyglądać idealnie, czy na ślub, czy na wyjście, czy gdzieś, nie wiem, jedziemy w ważnej sprawie,
czy dostajemy nową pracę, ten podkład bije rekordy sprzedaży i jest bardzo poszukiwany. Jest 61 odcinek, słuchajcie, dla każdego coś dobrego znajdziecie. Możecie go na przykład, naszym trikiem jest taki, żeby z Advanced Night Repair trochę połączyć i wtedy będzie taki dewy finish, będzie zupełnie inny, ale generalnie jest to podkład, który ma bardzo dużo walorów i bardzo dużo zwolenników. Ja bym nie polecała go, bo bardzo suchych skór, aczkolwiek chyba, że naniesiecie primer i też tutaj takie typowy moisturizer, który sprawdzi się. Natomiast tak jak mówię, czy deszcz, czy słońce, czy pływacie, czy jest ślub, on jest bardzo, bardzo resistant. Sweat resistant, humidity resistant, sweat resistant, tutaj na każdą pogodę, tak jak mówię, już się powtarzam, jak ja mówię, możecie w nim pływać i będzie tam. Był czas, kiedy nosiłyśmy maski i ten podkład naprawdę wytrzymywał te takie regulacje tutaj z tą maską. Oczywiście mi się zdarzyło, bo ja mam mieszaną do tłustej, że gdzieś z nosa mi tu schodził, czy z brody, musiałam powtarzać, ale dlatego stworzono puder jeszcze Double Wear, który możecie sobie do takich touch-up używać. To jest taki pierwszy kultowy, bardzo popularny na całym świecie podkład, który jest na rynku, słuchajcie, z 25 lat, jak pamiętam. Jak macie jakieś zapytania, to piszcie w komentarzach, bo ja tak mówię emocjonalnie i tak jak na co dzień normalnie mówię do klientek. I jeśli mają zapytania, to oczywiście zawsze to są mile widziane. Następnym podkładem, który jest podkładem nowym, on wyszedł w zeszłym roku, w grudniu, Double Wear Sheer Long Wear Makeup z SPF 20. Ja Wam pokazywałam go ostatnio też w kilku odcinkach. To jest bardzo wodnisty. On zastąpił Double Wear Light, który ja uważam nie był udanym podkładem, ale są osoby, które chodzą i szukają, uważają, że był super. Więc dla każdego coś dobrego. To jest podkład, który jest bardzo silky, bardzo taki satynowy, jedwabisty. Zobaczcie, jest bardzo wodnisty. On ma nam dać make-up no make-up, czyli taki bardzo naturalny, ale powiem Wam, że ja go spróbowałam na takie gorące popołudnia, czy nawet na wyjeździe i on naprawdę bardzo fajnie zachowywał się na skórze, matowił na długie godziny, jest to podkład na takie 10-8 godzin, nie jak Double Wear, który jest naprawdę na całą nocną balangi, ale ten podkład możecie modulować, też troszeczkę więcej nanieść, w tym momencie da Wam większe krycie, ale nigdy nie będzie to krycie takie, przepraszam, Double Wear. To jest podkład właśnie taki, który ma być dla młodych dziewczyn albo dla osób, które lubią makijaż, ale nie przesadny. No i on, mówię, zachowuje się, jest wspaniale, zachowuje się na skórze do 8 godzin, jest matujący, kontroluje taką problematyczną, tłustą twarz też. Przy tym ma kwas hialuronowy, więc zapewnia też nawilżenie. Na jego plus, słuchajcie, jest bardzo jedwabisty. Naprawdę ta jedwabistość od razu widać na skórze. Nie jest to tłuste jakieś, nie jest to jakieś takie sticky, czyli przyklejające się. Naprawdę twarz wygląda super. Jak jeszcze podreperujecie tu primerem, to myślę, że on ma szansę trzymać się dużo dłużej. Następnym podkładem, który ja omówiłam, jest specjalna recenzja Futurist Hydra Rescue. On wyszedł w trakcie COVID-a. To jest bardzo nawilżający, z wysokim SPF, zobaczcie, SPF 45, czyli 45. Bardzo luksusowy, bym powiedziała, wodnisty, z takim dewy finish, bardzo naturalnym. Jest tam Charge Iron Water, czyli taka woda, która zapewnia właśnie wiele takich wartości odżywczych i dla skór bardzo wrażliwych. Są też algi, które właśnie dają nawodnienie, wygładzenie tej skórze. On jest, słuchajcie, wodnisty, ale jednocześnie troszeczkę bardziej taki satynowy, dewy, czyli ta skóra jest lekko zmatowiona, ale bardziej glowy, bym powiedziała, czyli taka z naturalnym glow, z naturalnym jakimś tym odbiciem, taką fajną poświatą. Ja go uwielbiałam, eksplorowałam go ponad rok, bardzo go lubię ze względu na wysoki SPF, na to, że ładnie go się rozprowadza, bardzo ładnie kryje, ale daje się też, można go dać taką bardzo delikatną layer i w tym momencie będzie super delikatny. Jest duży, 35 z pompką,
To jest moje trzecie opakowanie. Ja uważam, że dla wrażliwych skór ta bardzo chcecie mieć taki naturalny glow, taką skórę, która jest bardzo dobrze nawilżona, przy tym do bardzo sensitive skin. Ten podkład świetnie się sprawdzi. Ja wiem, że niektóre osoby nie lubią, teraz się uważam, że on jest ciężki, on jest absolutnie nie ciężki, ale być może na niektórych skórach, jeżeli nie są przyzwyczajone, to on może dawać taką aurę właśnie ciężkości. Dla mnie on jest super nawilżający i tak pięknie skóra wygląda. Czy na przykład jesteście bardzo zmęczone, nie spałyście i dajecie ten podkład, naprawdę skóra zawsze zbieram takie super komplementy, jak pięknie rozświetlona, naturalnie jest skóra. Także ja gorąco polecam. I ostatni podkład, który była też recenzja, to jest Re-Nutriv Ultra Radiance Liquid Makeup SPF 20, który jest najbardziej kremowy z wszystkich podkładów, chociaż jest jeszcze jeden Brilliance, ale ja go nie mam, a w zasadzie mam, ale nie przyniosłam dzisiaj, więc za wam nie pokażę. Bardzo, bardzo kremowy. To jest taki make-up, no make-up dla starszych pań, ale też dla osób młodych. Bardzo go lubią Azjatki. One uwielbiają, wybierają właśnie takie jasne kolory, chociaż to jest Desert Beige i on jest takim naturalnym kolorem beżowym. Trochę dla mnie jest za jasny, no ale chciałam spróbować troszeczkę zimą czegoś innego. On bardzo odżywia i są tam, słuchajcie, ekstrakty z takich tutaj kamieni szlachetnych, które peridot, który daje takie odbicie piękne światła i nieskazitelność tej skóry. I tak wygląda właśnie skóra. Takie kremowe wykończenie, jest bardzo nawilżający, bardzo odżywczy. Kryje tak średnio, bym powiedziała, ale skóra wygląda naprawdę krystalicznie. Jest taka czysta, taka flawless i bardzo, bardzo pięknie odbija światło. Ten podkład jest dość drogi, on kosztuje 82 funty, a teraz chyba jeszcze więcej, bo ceny poszły w górę. Jest w wybranych sklepach i czuć, że to jest taki luksusowy, bo Re-Nutriv jest najlepszą linią Estée Lauder i ona jest dość droga, ale są zwolenniczki, tak jak mówię, Azjatki, dużo osób też szuka, jeżeli chce coś mega odżywczego, czegoś lepszego, takiego bardzo luksusowego. To ma właśnie taki podkład. Ja mówię, ten podkład jest omówiony w moim specjalnym odcinku. On był chyba z 2 czy 3 lata temu. Jak chcecie, to Wam podepnę pod filmem. I Futurist Hydro Rescue również. Trochę właśnie miźnęłam temat tego w którymś filmie, no ale nigdy nie robiłam pełnej recenzji Double Wear. Ja myślę, że zrobię jeszcze angielską też wersję tego ABC, bo to są ciekawe, słuchajcie, odcinki, chętnie sięgamy po takie filmy, szukamy jakichś zapewnień ze strony koleżanek, konsultantek albo influencerek. Czemu nie zrobić właśnie taki odcinek? Mam ochotę, bo wiem, że jest dużo zapytań na każdym kroku i nadal szukamy tych super podkładów, a ja Wam powiem, że Estée Lauder dość mocno trzyma się na rynku. Nie wiem jak w Polsce, ale ja wiem, że spotykam Polki, one uwielbiają Estée Lauder i ogólnie fajnie właśnie znać te podkłady i wybrać czasem jeden z nich, żeby sobie go używać. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że liznęłam trochę tego tematu. Jeśli nie liznęłam czegoś, to poproszę Was o zapytania, komentarze. Oczywiście lajkujcie, komentujcie. No i zapraszam Was serdecznie, wszystkich tych nieśmiałych, do subskrypcji, do szarowania mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną i że mnie wspieracie. A i do zobaczenia do następnego odcinka. Pewnie będzie perfumeryjny, ale tak jak mówię, jeżeli będę widziała, że interesujecie się też takimi kosmetycznymi, a mam ochotę też tu Wam podsuwać takie smaczki i dobre rzeczy, także koniecznie pomóżcie mi tak, że tak powiem, rozwinąć też w tą stronę, no i oczywiście wtedy będę robić też takie filmy. Dziękuję i do zobaczenia. Pa.